Cześć, witajcie w nowym vlogu. Oglądacie kanał Zolciaki. Moi drodzy, przygotowujemy się do kolejnego wyjazdu na kemping. Przyszedłem troszeczkę przyczepę odgarnąć, ponieważ na ostatnim wyjeździe żeśmy się pakowali w dość mocnym słońcu, bardzo upalny dzień, 30 parę stopni. Więc pakowaliśmy się w miarę szybko, tylko po to, żeby spakować przyczepę i wrócić szybko do domciu. Natomiast zobaczcie, co nam z drzew naleciało. Takie jakieś dziwne rzeczy. O. Przyczepa troszeczkę musi być odkurzona, ale też zajmiemy się dzisiaj, znaczy ja zajmę się wymianą takiego amortyzatora tutaj do tego cyberdachu, do tego wielkiego okna, bo po zimie, moi drodzy, nam po prostu odmówi posłuszeństwa. Nie trzyma szyba, tylko po prostu opada, zobaczcie. O. A powinno to być w górze. Więc te amortyzatory są dzisiaj na moim celowniku. Wymiana ich. Kupione były, moi drodzy, na Amazonie. Koszt dwóch takich siłowników. 110 zł. W sklepach karawaningowych. Grubo ponad 400 zł. Więc czy będą spełniały swoją rolę? Sąsiad wierci, albo on coś szlifuje. Czy będą spełniały swoją rolę? Dobrane są jeden do jednego. Natomiast nie są to firmowe, wiadomo, Dometika, tylko jakieś tam no-name'y. Ale cena też jest 4 razy mniejsza, więc zobaczymy, czy będzie działo. Dobra, i później po wymianie tego okna oczywiście biorę się za mocne, mocne sprzątanie. Wymiana podobno dość banalna. Zobaczymy, jak mnie to pójdzie. Teraz sobie ustawię. Po pierwsze, trzeba wyciągnąć tą zaślepkę. Tam jest taki pinbolet. Jak i również tutaj tą zaślepkę. I później też jest tu pin, który mocuje ten siłownik. I on się wybiega w tą stronę. Teraz was tu ustawię. Tylko sobie nastawię was, żeby było wszystko dobrze. Widocznie. A to. Jeden jest wyjęty. Ok. Tam jest tutaj, tylko to jest. Ok. Jest pin, tu też wyjęty, tak wygląda. Małe cążki. O. I mamy amortyzator na wierzchu. I drugi amortyzator. Odkurzyć. Pin. Wtykamy. Drugi pin.
Sprzęt techniczny. Pin wciskamy w tej stronę, wychodzi z tej. Zaślepka. Dociskamy, żeby nie wyszedł. A. Super, tutaj też jest pin. Zaślepka. Bierzemy się za drugą stronę. Trzeba oczywiście jeszcze później odkurzyć, co też niebawem uczynię. I drugi, i druga strona. A dobrze trzymam, czy nie dobrze trzymam? Dobra. Ok. I to samo z tej strony. A tutaj jest dużo rzeczy, tu trzeba podjechać. Jak zobaczcie, jednym paluszkiem przedmuch jest do wyrzucenia. Stoi na swoim miejscu. Proszę, wyszedł. Samo tu. Okej. Zaślepka. Plastikowa zaślepka. No i co? Robimy test. No i super. Działa. Okno do umycia. 5 minut pracy. Mocno trzeba tu je poczyścić. Więc jedną robotę mamy zrobioną, moi drodzy. 10 minut maksymalnie.
Sprzątamy dalej. W miarę ogarnięte. Jest, jeszcze mam kilka rzeczy do zabrania do domu, bo są niepotrzebne takie rzeczy, jak na przykład podwójna pościel, szybka, lustro ładnie umyte, toaleta posprzątana, aż milutko. No nic, moi drodzy, ja uciekam. Lecę do mojej Gosi. Jeszcze to z grubsza tylko porządek zrobić, żeby tak nie jechało w czasie jazdy, bo to źle to wygląda. A tak to śmieci do zabrania i cześć. Jeżeli wam się ten vlog podobał, subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć.